Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 160. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 104, wersetu od 1 do 12. Błogosław duszo moja Pana, o Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo jak namiot, wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Zarydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru. Jako swych posłańców używasz wichry, jako sługi, ogień i płomienie. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, na wieki wieków się nie zachwieje. Jak szatą okryłeś ją wielką otchłanią. Stanęły wody ponad górami. Musiały uciekać wobec twej groźby, na głos twego gromu ogarnięte przerażeniem. Wzniosły się na góry, opadły na doliny, na miejsce, któreś im naznaczył. Zakreśliłeś granice, której nie przekroczą. Nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Poją one wszelkie zwierzęta polne, tam onagry gaszą swe pragnienie. Nad nimi mieszka ptactwo podniebne, z pomiędzy gałęzi głos swój wydaje. Za chwilę przeczytamy fragment drugiej księgi kronik, od rozdziału siódmego do rozdziału dziewiątego, w którym poznamy dalszą część historii, związanej z poświęceniem świątyni oraz panowaniem króla Salomona. Skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił całe palenie oraz żertwy, a chwała pańska wypełniła dom. Kapłani nie mogli wejść do Domu Pańskiego, ponieważ chwała pańska napełniła Dom Pański. Wszyscy zaś Izraelici, widząc stępujący ogień i chwałę pańską spoczywającą nad świątynią, padli twarzą do ziemi na posadzkę i oddali pokłon. A potem wysławiali pana, że jest dobry i że na wieki jego łaska. Król zaś i cały lud składali ofiary przed obliczem pana. Król Salomon złożył w ofierze dwadzieścia dwa tysiące sztuk większego i sto dwadzieścia tysięcy drobnego bydła. I tak poświęcili dom Boży, król i cały naród. Kapłani trwali przy swoich powinnościach. Lewici zaś z instrumentami muzycznymi, które sprawił król Dawid, by wturowały pieśnią na cześć Pana, bo na wieki jego łaska, gdy Dawid wychwalał go za ich pośrednictwem. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a cały Izrael stał. Potem poświęcił Salomon środkową część dziedzińca przed Domem Pańskim, bo dokonał tam ofiary całopalnej i stłuszczu ofiar biesiadnych. Gdyż brązowy ołtarz, który sprawił Salomon, nie mógł pomieścić całopalenia, ofiary pokarmowej oraz tłuszczów. Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela, od wejścia do Hamat aż do potoku egipskiego, obchodzili uroczyste święto przez siedem dni. W ósmym dniu odbyło się uroczyste zebranie, bo siedem dni trwało poświęcenie ołtarza i siedem dni uroczystość. A w dwudziestym trzecim dniu siódmego miesiąca odesłał lud do ich namiotów, radosny, z sercem wdzięcznym za wszystkie dobrodziejstwa, które pan wyświadczył Dawidowi, Salomonowi i swemu ludowi izraelskiemu. Salomon ukończył świątynię pańską i pałac królewski oraz szczęśliwie wykonał wszystko to, co pragnął sprawić w świątyni pańskiej i w swoim pałacu. Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się pan i rzekł mu. Wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom składania ofiary. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakaże szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, to jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a zawrócą ze swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Odtąd moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni. Ty zaś, jeśli będziesz tak postępował wobec mnie, jak postępował Twój ojciec Dawid, dbając o to, aby wypełniać wszystko, do czego Cię zobowiązałem, jeśli będziesz przestrzegał moich praw i nakazów, utrwale tron Twego Królestwa, jak przyrzekłem niegdyś Twemu Ojcu Dawidowi, mówiąc, nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem. Ale jeżeli odwrócicie się ode mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć cudzym bogom i oddawać im pokłon, to wyrwę was z korzeniami z mojej ziemi, którą wam dałem, a dom, który poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów. Świątynia, która była tak wspaniała, Wywoływać będzie zdumienie u każdego przechodnia, tak iż zapyta: Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? A odpowiedzą: Dlatego, że opuścili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów, oraz oddawali im pokłon i służyli. Dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście. Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował świątynię pańską i pałac dla siebie, odbudował także te miasta, które Huram dał Salomonowi i osiedlił tam Izraelitów. Udał się też Salomon do Hamad Soby i zdobył je. Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta z Pichlerzy, które zbudował w Hamad. Odbudował także Bethoron Górne i Bethoron Dolne warowne miasta umocnione murami, bramami i zaworami, Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i wszystkie miasta rydwanów oraz miasta konnicy. Wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą. A całą ludność pozostałą z Hittytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów, Jebusytów, która nie pochodzi z Izraela. Stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie wytępili, Salomon zaciągnął do robót przymusowych po dziś dzień. Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył Salomon do prac niewolniczych, gdyż oni byli jego wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Król Salomon miał 250 wyższych urzędników, którzy nadzorowali lud. Sprowadził też Salomon córkę faraona z miasta Dawidowego do pałacu, który dla niej zbudował. Mówił bowiem: Nie powinna moja żona przebywać w domu Dawida, króla Izraelskiego, bo jest to miejsce święte, ponieważ weszła do niego arka pańska. Wówczas kazał Salomon składać panów ofierze całopalenia na ołtarzu pańskim, który postawił przed sienią aby zgodnie z porządkiem każdego dnia, według nakazu Mojżesza, składać ofiary w dni Szabatu, dni nowiu księżyca i w trzy uroczystości roku: w święto prześników, w święto tygodni i w święto namiotów. Ustanowił też, według rozkładu ustalonego przez swego ojca Dawida, zmiany kapłanów w ich służbie i Lewitów w ich obowiązkach, aby śpiewali hymny pochwalne i służyli kapłanom zgodnie z porządkiem każdego dnia. Również ustanowił odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, bo takie było zarządzenie męża Bożego Dawida. Nie zostały zaniedbane pod żadnym względem nakazy króla odnoszące się do kapłanów i Lewitów oraz do skarbów. W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona od dnia założenia fundamentów domu pańskiego aż do całkowitego jego ukończenia. Wówczas to udał się Salomon do Esion Geber i do Elat nad brzeg morza w kraju Edomu. Wysłał mu wtedy huram za pośrednictwem swoich sług, okręty i załogę znającą morze, tak iż razem ze sługami Salomona dotarli do Ofiru, wzięli stamtąd 450 talentów złota i przywieźli je królowi Salomonowi. Również i królowa Saby, usłyszawszy o sławie Salomona, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień wypróbować Salomona w Jerozolimie. Przybyła ze świetnym orszakiem, z wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich zagadnień przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego Salomonowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołów potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory i całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: Prawdziwe były wieści, które usłyszałam w moim kraju o Twoich dziełach i o Twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie opowiedziano o ogromie Twojej mądrości. Przewyższyłeś wszystko, co o Tobie słyszałam. Szczęśliwe Twoje żony, szczęśliwi Twoi słudzy. Oni wciąż stoją przed Twoim obliczem i wsłuchują się w Twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na swoim tronie jako króla oddanego Panu bogu swemu. Z miłości, jaką Twój Bóg żywi względem Izraela, chcąc zapewnić mu trwanie na wieki, ustanowił cię nad nim królem, abyś wykonywał prawo i sprawiedliwość. Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie było więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Także słudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy przywozili złoto z ofiru, sprowadzali drewno sandałowe i drogocenne kamienie. Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do świątyni pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Takich jak te nie widziano przedtem w ziemi ludzkiej. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, do czego okazała upodobanie i czego pragnęła, i dał jej więcej, aniżeli sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota, oprócz opłat handlarzy i kupców wędrownych, którzy je wnosili. Wszyscy królowie arabscy i namiestnicy krajowi przynosili złoto i srebro Salomonowi. Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz skutego złota, a na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów kutego złota. Ponadto trzysta puklerzy skutego złota. Na każdy puklerz wychodziło trzysta syklów złota. Umieścił je król w domu lasu Libanu. Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył czystym złotem. Tron miał sześć stopni i podnóżek ze złota oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie wykonano w żadnym królestwie. Wszystkie te naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia domu lasu Libanu. Nie było srebra. Nie ceniono go w czasach Salomona. Król bowiem posiadał okręty, które ze sługami Hurama pływały do Tarshish. Co trzy lata przybywały okręty Tarsisz przywożąc złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc królowie ziemi udawali się do Salomona, by posłuchać mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swój dar: naczynia srebrne i naczynia złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. Miał więc Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Panował on wówczas nad wszystkimi królami od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów, ile sykomor na szefeli. Przywożono też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich krajów. A czyż pozostałe dzieje Salomona, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w kronice proroka Natana i w proroctwie Achiasza z Shilo. I w widzeniu widzącego Jedo w sprawie Jeroboama, syna Nebata, królował zatem Salomon w Jerozolimie nad całym Izraelem w ciągu czterdziestu lat. Spoczął Salomon ze swoimi przodkami i pochowano go w mieście Dawida, swego ojca, a jego syn Roboam został w jego miejsce królem. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale dwunastym. Święty Paweł Apostoł omawia różnorodność darów duchowych i ich jedność w Duchu Świętym. Podkreśla, że choć dary są różnorodne, pochodzą od tego samego Ducha i wszystkie są dane dla wspólnego dobra Kościoła. Używając analogii do ciała, Paweł wyjaśnia, że tak jak ciało ma wiele członków, z których każdy ma swoją rolę, tak samo Kościół jest jednym ciałem Chrystusa. Złożonym z różnych członków, z których każdy ma swoje specyficzne dary i zadania, ale wszyscy są równie ważni. Nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych. Wiecie, że gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam Was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, Niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna. Albo głowa nogom nie potrzebuje was. Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za małogodne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury małogodne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami? I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie, nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów. Potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.